Coraz więcej osób przychodzi później i zostaje dłużej na siłowni. W naszym przypadku wygląda to tak, że coraz więcej osób nie pędzi z pracy prosto na siłownię, lecz wraca do domu, gdzie odpoczywa i dopiero około godziny 21, 22 przychodzą na trening i zostają u nas do pierwszej, drugiej w nocy, czasami do trzeciej. Są też osoby, które kończą pracę zdecydowanie później, koło północy, koło pierwszej w nocy i tak zamiast biec do domu, spać, przychodzą do nas pierw zrobić trening i dopiero wracają do domu na odpoczynek. Najczęściej nocą ćwiczą faceci, ponieważ to oni najczęściej pracują na nocne zmiany, ale mamy też bardzo dużo kobiet, najczęściej dziewczyn, które pracują w restauracjach, w gastronomii lub w sklepach, gdzie właśnie mają drugą zmianę. To jak przychodzimy na siłownię, zależy od naszej pracy. Zegar biologiczny jest kształtowany przez naszą pracę. Jeżeli mamy pracę na zmiany popołudniowe, to też przestawiamy się z zegarem biologicznym raczej na tą aktywność między godziną 14 a 22 północą. Wiele osób nie kładzie się wcześniej spać. Siedzą do pierwszej, drugiej w nocy i to też powoduje przestawienie tej takiej aktywności z dziennej na nocną. Dlatego też dla tych osób bardzo komfortowo jest przyjść w godzinach między 22 a 3 w nocy na trening, ponieważ właśnie wtedy ten zegar biologiczny pokazuje najwyższą aktywność organizmu i najwięcej energii do treningu.